Siemanko widzowie, witam was kochani w kolejnym odcineczku i w kolejnej serii, oczywiście gospodarstwo po ojcu. A dzisiaj słuchajcie, testujemy sobie widełki przerobione przez, dzięki, że tak powiem, poradnikowi Jankusa w końcu. Tutaj kurczę, jedna osoba, której nie mogę, że tak powiem, zbytnio ujawniać, udostępniła mi widełki z niewidzialnymi postami. Jak widzicie, kurczę, no one nie są wbite. Także słuchajcie, kurczę, od razu na wstępie powiem takie krótkie wyjaśnienie. Nie mogę tych, słuchajcie, wideo udostępnić w żaden sposób, także nie pytajcie. Po prostu zapraszam na poradnik Jankusa, gdzie to można samemu sobie zrobić. No i co, słuchajcie, zabieramy się dzisiaj za prace pożniwne. Myślę, że tymi widełkami to pójdzie zgodnie tutaj wszystko z planem. A więc zostawcie łapę w górę, suba oraz lajka. Także co, palimy MF-a i jedziemy, nie? Patrzcie, kamera elegancka tego. Dobra. Tutaj koło gospodarstwa będę chciał sobie powozić, słuchajcie, beleczki poustawiać jakoś w sumie. I zaraz wam to zademonstruję, jak to działa. Także dzięki mordeczko Jankus za poradniczek. No sam tego nie umiałem zrobić, nie powiem tutaj, ale tak jak mówię, nie chcę tutaj mówić kto, co i jak. Wiecie co, może tutaj koło płotu sobie postawię. Także o, podjeżdżamy sobie elegancko. Cyk. Klikamy L. Belki się, że tak powiem, puszczają. Mam nadzieję, że nie za głośno farming. Także naprawdę Jankus, mordo, kurde, pomagasz ludziom, pozdrowienia dla jego, dla ich tam, kurczę, całej ekipy widzów i nie tylko. No bo teraz te belki w końcu jakoś można zbierać, kurde, no. Ile to się człowiek musiał na... Patrzcie, klikamy L. Wsteczny. Nic nam nie spada. Możemy robić co z tym chcemy. Nie no, mordo, kurde, szacun. Także pozdrawiam oczywiście wszystkich, kurde, i dzięki za pomoc oczywiście. Tutaj to sobie powożę tak. Kurde, te kury jedne. Tutaj to sobie powożę tak. Nie chce mi się, że tak powiem, ino tutaj kombinować. O kurde, wsteczny. To do skrzyni tej ręcznej nie jestem przyzwyczajony. Ale to myślę kwestia wprawy. Nie no, sprawnie to idzie teraz. Wiadomo, muszę się przyzwyczaić jeszcze. L. Dopchnijmy sobie. Cyk. Bio. Tak to ja mogę robić. Nie jakieś tam dyrdy małe powymyślane, słuchajcie, kurde. Dobra, cyk. Jedna. To moment pójdzie, kurde. Tylko wiecie, jeszcze nie jestem wprawiony do tej trzeciej kamery, nie? Ale to myślę... Myślę, kwestia tylko po prostu czasu. Ja nie mogę, jak to pięknie wygląda, no kurde. Jankus, kurde, więcej, że tak powiem, poradników takich rób. Kurde, mikrofon mi się z tego... Mikrofon mi się, słuchajcie, zmutował. Także, kurde, no... Idźcie, no, a kurde, czepiacie się do Jankusa, o chu, wie co. Kurde, on, widzicie, kurde, potrafi, że tak powiem, pomóc ludziom, dzielić się wiedzą. No i myślę, że to, kurde, w jakiś sposób pomaga rozgrywce. To dosuniemy sobie tak. No nie mam wprawy, nie mam, no, jeszcze. Pierwszy raz te widły na tej serii używam. Także nie piszcie w komentarzach, czy ja je udostępnię, po prostu zróbcie sobie sami, tak, kurde, no.
Dobra, hops. Nie no, bajo, bajo. Zaraz poletko będzie kurde posprzątane. Także no. I nie musimy się martwić, że coś nam krzywo tutaj tego, tylko cyk. O, to jest robota, kurde. Może nierealistyczna, ale jest robota. Ja uważam, że to jest bardzo dobra robota. A tak bym musiał znowu klnąć jak kiedyś tam na jednym odcinku, kurde, na serii PGR Janowo. Co w sumie, kurde, Jankus nawet tam obejrzał część odcinka, to wspomniał. Bardzo się cieszę oczywiście, że oglądasz czasami. Dobra, także kurde, widły zdają egzamin, szybko sobie belki poogarniam. Także tutaj wielki szacun dla pana Jankusa. Bo prawdopodobnie, żeby nie jego poradnik, to by kurde nie było, że tak powiem, nikt by ich nie miał. Bo ja nie powiem, nie umiem nic zrobić, nie? Ja jestem, że tak powiem, w tym mogę powiedzieć tępy. Ale kurde, tutaj z pomocą kilku osób. Oj, czekajcie. Muszę sobie poprawić to tym. Widziane to sobie może włączę jednak. Jak widzicie, one się w żaden sposób nie nabijają na widły. O, cyk. I kurde, ciśniemy. Oczywiście MFX, kurde, też od białego daje radę. Prawdopodobnie to jest ostatnia wersja tego MF-a. Niestety, no. Ktoś po prostu nie szanuje czyjejś pracy i udostępnia na swoich linkach, to grajcie sobie na ulepach, no cóż. Dzieciaczki nie potrafią, kurde, uszanować czyjejś pracy, no to... To raz, jak to mówią, rozdawnictwo, kurde, jak w PiSie. No i sobie, kurde, beleczki powozimy elegancko. No, także doszły jeszcze tekstury nowe, między innymi kukurydzy. A więc ten farming, no teraz ostatnimi czasami staje się coraz piękniejszy. Jeszcze odniosę się do jednej rzeczy, do rzeczy Mafisa. Mówiłeś coś u pana Grzesia na live, że rzekomo moją 30 rozdali. Mafis, wiesz co ci powiem? To był dla ciebie sprawdzian. Dałem ci 30 Kamila, która jest dostępna na LS Portal. I dzięki temu sam się wkopałeś na minę, bo to bo wkręciłem ci kit, że tylko ty ją masz. I ty próbowałeś ją rozdać, a ona jest po prostu wydana. Ja ci nie dałem tej 30 od Ziomsona, która to ona jest poprawiona. Także tutaj słuszna uwaga dla widzów, dla tych, którzy mają niewydane mody. Nie dawajcie niewydanych modów dla Mafisa. Bo jak widzicie, nie warto ufać. Wystarczy, że się z nim pokłócisz, a z Mafisa zamienia się wtedy w rozdawczyka. Także kurde, Mafis, brawo tobie, sztucznej inteligencji. Jeszcze co na live'iku może powiem nieraz, bo kilka osób chciało ci mody dać. Jak widzisz, ja mam, dostałem sobie widły od jednej osoby, która mi bardzo ufa, serdecznie ją pozdrawiam. A już tobie po prostu nikt nie zaufa, bo widzisz, ty kurde próbowałeś wkręcać kit, że niby moją 30 rozdali, gdy niby to nie ty. A tak naprawdę wkręciłem ci kit, że to ty ją, że ty ją masz tylko i że tak powiem... Jeszcze mówisz mi wcześniej, przed tą całą dramą na Discordzie, że jak coś, to ja twoich modów nie rozda. Po czym co odwalasz?
Także nie warto ufać temu chłopakowi. I teraz w tym momencie się ją wkopałeś, bo jak widzisz, kurde, już ci nikt nie zaufa. Nie da ci żadnego modu zrobionego, edytowanego nawet. Także congratulations z twojej strony, chłopaczku. Tak właśnie sobie zepsułeś w ten sposób opinię w internecie i adios muchachos, że tak powiem. A ja sobie widełki mam i ja sobie będę teraz elegancko tu ładował. No ale tak jak mówię, nie mogę mówić tutaj kto co mi dał. O, proszę bardzo, cyk. Wiadomo, jeszcze wprawy nie mam, nie? One widzicie, one nie kolidują w żaden sposób nawet z tymi dłutami, nie? Czy tym ostrzami, widłami, jak to się je nazywa tam. One po prostu sobie zapinają się i tyle. To jest proste, jak to jeden pan na YouTube mówi. O, tyk. I sobie stożek elegancko ułożę. Zaraz pojedziemy na następne pole. Kurde, te kury. Cicho tam. Tyk. Ale daje po garach, kuźwa. Dobra, kiszoneczki jeszcze trochę mam. Zobaczymy, jak tam krówki jeszcze nasze. Te merka mają, dojrzałość płciowa. No już troszkę mleka zaczęły produkować, więc jest luks. No tutaj musi być zarobek, bo kurde. Ostatnio była usługa, kurde, sorga, ale no musiałem wydać ino na MF-a, bo chciałem ciągnik kupić drugi. Ops. Proszę bardzo. To jest proste. To jest proste jak konstrukcja cepa. O, cyk. To u sąsiada tak kury, bo ja nie mam, kurde, no. Oj, oj, oj. Chyba za mocno się zagalopowałem w tych widłach. Czekajcie, sobie ja poprawię tak. A, na pewno te belki się rozwalą, no ale cóż. Kurde, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Bo tak cicho mówię, słuchajcie. Czekajcie. Mówię. Dobra, jest. Kurde, bo myślałem, że już znowu ten mikrofon odwala jajca mi tu. O, kurde, ile mi to zajęło? 13 minut. Także no, zwracam się do tej osoby jeszcze raz, która mi te widły udostępniła, żeby Mafisowi po prostu nie ufać. Pole easy. Myślę, że tutaj z czasem powstanie jakaś wiata na te baloty, ale na razie no to tak muszę ino trzymać ich na pod chmurką. No mam nadzieję, że dużo padać nie będzie. Oczywiście
pozdrowienia dla tej osoby, która to zrobiła przede wszystkim, nie? Bo naprawdę, kurde, to jest po prostu no mega, mega, mega. Dobra, cyk. Co prawda obciążnika nie mam, ale sobie poładujemy tak, kurde. O, patrz ta ile tutaj jest. No wiecie co, ja jakbym z turem to się bawił, to po prostu chyba bym zawału dostał, nie? Dobra, cyk. Pojdźmy sobie do ZTS-ika. Palimy. Dobra. I co, ładujemy teraz oporowo, kurde, całodobowo. Dobra, myślę, że tutaj sobie zgasimy sprzynta. Czekajcie, sobie foła nastawię, bo na miniaturka musi być z takim sprzętem oporowym tutaj. Teraz będą na każdej serii po prostu te widły. Kurde, jakoś z tej kamery trzeciej nie umiem jeszcze korzystać, wiecie? Ale to na spokojnie, człowiek się przyzwyczai. Dobra, teraz puszczamy sobie pas. Cyk, pyk. W górę i jadymy. No i MFX się sprawuje w sumie. Tak jak mówię, a jeszcze właśnie zapomniałem powiedzieć, że Natura dokupiłem do niego. Natura poszło, słuchajcie, gdzieś 20 tysięcy z widłami tymi. Ja to się bawię, jak dziecko za rajanku obejrzy i powie: człowieku, co ty robisz? Ale nie, no wiecie, ja też, kurde, jeszcze się dopiero przyzwyczajam, nie? Dla mnie to jest, wiecie, czarna magia jeszcze, nie? O! Dobra, cyk. Także tutaj trudno, wiecie, ode mnie wymagać, żebym po prostu sobie od razu zaczął, tak jak Jankus na przykład, to dać, wiadomo, pan Jankus ma też te, jak to się zwało, pady czy tam coś, a ja wiecie, na zwykłej klawie gram. To też kurde, jak na klawiaturę, to myślę, że dobrze mi idzie. Cyk. Nawet jeszcze bym trzecie może wziął. A włączmy sobie opór. No i jak ktoś, o Jezu, jak ktoś dotrwał do tego momentu odcinka, to może napisać hashtag Bela. Jak napiszę hashtag Bela, przypnę mu serduszko i się ucieszę, że w ogóle do tego odcinka, do tego momentu odcinka dotrwaliście. Ale dzisiaj będzie oporowo. Na lajtach będzie elegancko grane. Pa, pa, pa.
i nic nie jest krzywo i nic nie jest zrypane. Proszę bardzo, pasy, cyk. Kolizji nie ma. Elegancko sobie poładuje beleczki. Tylko tak jak ja mówię, jestem po prostu przyzwyczajony do tych... do tej kamery takiej, no wiecie jakiej zresztą. Dobra, cyk. Widzisz, Mafis, co straciłeś, kurde, cwaniaku małeś i myślałeś, że się na farmingu wybijesz, a tu uj, że tak powiem, wielki. Także nie warto. Nie warto cwaniaczyć, bo na każdego kozaka znajdzie się większy kozak. Trzeba to wiedzieć. Ops. I pakujemy to na warsztat, kurde, teraz to ja rozumiem, robota, mówię, kurde, plus jeden do mocy, nie? Jeszcze muszę do tej kamery przywyknąć. Ale to myślę... kwestia czasu, jak bus rozwalę, oczywiście przyczepę. Wtedy się przyzwyczaję. Dobra, cyk. No, tak jak mówię, no jeszcze muszę po prostu dojść do wprawy takiej, nie? Ale ogólnie beleczki ładnie mi się ładuje już. Drugi rząd będzie lepszy. I tak powiem, kurde, jeżdżą. Sorry za jakieś dźwięki w tle, no ale nie będę się mutował po prostu, bo ja nagrywam odcinki na żywo. Nic nie sklejam, tam zbytnio pierdzielę to komuś się po... jak to... komuś, że tak powiem, przeszkadzają hałasy, to może, tak powiem, rozumieć, no ale ja... ja tam nie zamierzam. Odcinek jak jest, że tak powiem, nagrany z oryginału cały, no to myślę, że jest lepszy o wiele niż, kurde, taki, wiecie, klejony, kurde, szlifowany, coś tam pod publikę, kuźwa. Nie no, nie umiem jeszcze, no. Po prostu trzeba puścić pasy. O, cyk, dobra. Tak się zastanawiałem, słuchajcie, czy w ogóle ja przyzwyczaję się do tych belek, nie? Kurde, do tej wideł i, że tak powiem, no ale... jak widzicie, kurde, nie jest to jakieś trudne. Tylko, że mi po prostu wychodzi na tej kamerze... o Jezu. Mi po prostu wychodzi na tej kamerze, że tak powiem, tej normalnej nie lepiej. Tutaj mogę dosunąć w sumie. No co, nie wskoczę. Yp. O. Teksturki oczywiście też niczego sobie dzięki stówie. Który to pierwsze myślę, że są niewydane, a później okazało się, że wydane. No ale to mniejsze o to. Także dziękuję ci stuwa serdecznie, jeśli oglądasz film. Pozdrawiamkę dla ciebie, byczku. W sumie tego balota tamtego jeszcze wezmę i podjadę. Także jak nie miałem słomy, tak teraz mam, więc nie narzekam, nie powinienem narzekać. Dobra, puśćmy sobie to.
Ops. Mówię, tylko na te wsteczne to jeszcze biegi, że tak powiem, mi się mieszają, nie? Zapnijmy sobie i podjedźmy dalej. Cyk, cyk. Także piszcie hashtag Bela. Świetne wam serducho. To każdemu przypinam. Kurde, zapomniałem, że 8 mam podlokowane. Muszę pomału podjeżdżać. Zapnijmy się sobie, o i kurde, pół pola będzie zebrane na odcinku. 26 w sumie minuta to. Że tak to ujmę. Ten odcinek prawdopodobnie macie na niedzielę, także już kurde, że tak powiem, no. Niektórym to się znowu weekend skończył. Dobra, cyk. Ale bajunia tutaj, kurde. Z tymi balotami. Teraz to ja mogę, słuchajcie, na live'ach u siebie na serii, to ja sobie mogę tak belki ładować, nie? Ogółem całe te. Kurde, wóz rozwalisz, człowieku. Co ty mówisz? Co ty robisz? Idioto. Czekajcie, sobie bieg zmienię. Dobra, tak. Dopnę. Dobra. Wezmę to sobie, poprawię po prostu, bo... I no nie lubię. Nie lubię, słuchajcie, jak jest teraz pierdzielone. Także tak do tej przysuniemy. Dobra. Ops. Kurde, wiem, że foła mam za mocno ustawionego. Teraz niektórzy powiedzą, że o, za blisko czy coś, ale... To ma tam siedzieć, a nie wyglądać. Dobra, cyk. U, nie sąsiada, dobra, mogę wjechać w sobie, pa, pa, pa. A nie, jeszcze tam belkę, dobra. Na pewno trzeba będzie wapno tutaj zasiać, wiecie co? Jeszcze muszę do owiec skosić. Także jeszcze pewnie koszenie owsa będzie. Na odcineczku myślę właśnie. No i podjeżdżam elegancko. No i cóż, kochani, tak biadole o tych belekach. Cieszę się jak dziecko. Ale jakie plany jeszcze tutaj ja mam? No, tak, trzeba będzie zasiać pewnie wapno. No tak, bo pH jest źle. Prawdopodobnie trzeba pojechać do sąsiada, będzie pożyczyć jakiś rozsiewacz. Nie wiem jeszcze, czym to będę rozsiewał, słuchajcie, i jak to robił. Zaraz jakieś ujęcie pewnie zrobię. Także nie wiem, jak to jeszcze pójdzie. Kombajn będę musiał wymienić już w następnym sezonie.
ja sobie chudziki wyłączę, słuchajta, bo nie chciałbym ino, żeby... O, ups. Myślę, że będzie mnie odział. Tylko czy ja oświetlenie włączyłem? Chyba oświetlenia, słuchajcie, nie włączyłem. No tak. Ja pierdzielę. Zapomniałem, słuchajcie, oświetlenia włączyć, no trudno. Cóż, tak bywa. I teraz nie będę kasował odcinka już, kurde, nie chce mi się. Czasami tak jest, że człowiek się spieszy po prostu, kurde, i wiecie, szybko, szybko nagrać, bo czasu nie ma. Teraz jeszcze będzie robota w polu za niedługo i kuźwa. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No musisz z tym żyć. Tutaj pospinane. Trzydzieści dwie minuty odcinka, słuchajcie, także ja będę musiał pewnie zaraz kończyć. Kurde, z tymi ciężarówkami u mnie, więc prawdopodobnie tego nie zdążę wszystkiego tutaj załadować. Nie chcę też was jakoś zamulać zbytnio, wiecie. Kurde, bo jednak to jest taka robota mozolna, że... Ładujemy na michę. Także mam nadzieję, że mnie nie zbeształacie, słuchajcie, że ja oświetlenia na początku nie włączyłem, no ale cóż, tak bywa, no. Jak ktoś dotrwał do tego odcinka, to w sumie może napisać, nie włączyłeś oświetlenia. Bo już hashtag Bella był. Takie coś zrobimy na tym filmie, że ktoś dotrwał do tego momentu, gdzie się skapnął, że ja oświetlenia nie mam i o tym powiedziałem, to możecie napisać hashtag, nie hashtag, tylko po prostu nie włączyłeś oświetlenia w komentarzu tam. Także no. Wiadomo, no. Mówię, odcinki są nagrywane na żywo. Nie mam zamiaru nic tu od nowa nagrywać. Jakieś tam błędy zawsze, że tak powiem, mogą wystąpić. Panie, miniaturę pan strzelić dobrą, to będzie chładzić. Że się one tutaj kolidują nieźle.
Lepiej to ja odjadę. No dobra, ułożyły się równo, także pospinam je. I dobra, teraz pojedynczo i jeden wóz załadowany. Oporowy oczywiście. Pięć minut będzie oporowy odcineczek, kurde. No teraz właśnie chcemy, że tak powiem, takie dłuższe robić odcinki z racji tego, że kochani, że no jakoś chyba lepiej oglądacie, no co się dzieje, że tak powiem. A i więcej zrobię na odcinku, bo wiecie, no pół godziny co ja tu zrobiłbym, dosłownie tyle, że tam kurde koło gospodarstwa powoziłem te belki. No już mi się mówię, nie chciało, że tak powiem, wozić tego przyczepami koło gospodarstwa, bo to mija się z celem. Jak wiecie, chwilę mi to zajęło. Cyk. I ktoś tam się śmiał jeszcze ze mnie, że o, XD, niewidzialne pasy. Pamiętam, jak wspominałem na PGR Janowo, że o, XD, niewidzialne pasy. To patrz, co te niewidzialne pasy w człowieku robią. Widziałeś? Jakie to jest dobre niewidzialne pasy XD? A ty, jak sobie chcesz, śmieszku, to możesz się bawić, kurde, zwykłymi widłami, ok? Ja tam sobie wolę uprościć te zadanie. Jeśli mam oczywiście taką możliwość. Pa, pa, pa. Drugi rząd elegancko. Także, kurde, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dobra, palimy ZTS-a, podjeżdżamy dalej i 40 minut odcinka, myślę, że będzie spoko. I całe pole zebrane, kurde, a tak bym się znowu klnął jak szewc, rugał, kurde i co nie tylko. O, cyk. Także zaraz i kończymy łacineczek Boży. Także fajnie mieć, kurde, takich znajomych na ino, kurde, YouTubach, którzy pomogą właśnie człowiekowi takiemu, który nic nie ogarnia, bo ja naprawdę jestem niełukiem w tym, kurde, w tych, kurde, tam Jankus jak rozczworył to, kurde, że tak powiem, te całe pliki, to ja tam nie wiedziałem, o co chodzi. A myślę, kurwa, ale co do czego? Wiecie, gdybym się przybrał i tego, no to też bym może jakoś tam zrobił, no. Ale jak to mówią, czasu też mimo.
Dobra, no z MF-a jestem oczywiście bardzo zadowolony dzięki białemu, że miałem go przedpremierowo. Tur, jak widzicie, pasuje. Kółkę ten kupiłem, bo tam niektórzy mówili, że o... znaczy tam kilka chłopaków z Discorda widzieli, jak ja tego tura już montuję. I miałem ten od Ursusa tur, ursusowski, nie? Ale no, powiedziałeś, kurde, Kubi Farm. Panie, nie bierz pan tego, weź ten nowszy. No to wziąłem nowszy, no. Dobra, kurde, i no nie będę już was chyba zanudzał tymi belkami, bo tyle co tu zostało, to ja się sam zbiorę. Ale chciałem też pokazać, jak to się... What be ba? Oczywiście poprawię, albo zepsuję na koniec odcinka, bo i tak można. Uźwa, dobra. Będę się z wami żegnał, bo myślę, że nie ma sensu już, kurde, tutaj dłubać. Także ja wam serdecznie dziękuję za to, że oglądacie, kurde, mam nadzieję, że oglądaliście oczywiście do końca i materiał się jak najbardziej spodobał. Na dzisiaj to by było wszystko, słuchajcie, także zostawcie łapeczkę w górę, suba oraz komentarz. Także do następnego, siemaneczko, do następnego, cześć!